Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj znowu ze mną Andrzej. Cześć. Także porozmawiamy na temat pilotażu, ale żeby było ciekawiej, będzie to rozmowa odnośnie porównań, czyli pilotaż szybowca i pilotaż motolotni. Niby dwa statki powietrzne, ale tak naprawdę różnice między pilotażem jednym czy drugim są bardzo znaczne i mogą często mylić się. Rozpocznijmy od tego, że różnice między motolotnią a szybowcem są znaczne, dlatego że w motolotni lot powstaje poprzez przemieszczanie środka ciężkości. Tak naprawdę to wózek przemieszcza się pod skrzydłem, w szybowcu jest to inaczej. Opowiedz jak. Szybowiec, który jest w innej grupie statków powietrznych, jest sterowany za pomocą powierzchni sterowych, które użyte są do zmiany wysokości, kierunku, kąta szybowania i tym podobne. W motolotni tego nie mamy. Mamy tym samym też utrudnienia przy na przykład lądowaniu z bocznym wiatrem. Nie mamy statycznika pionowego, chociażby, co w szybowcu jest. Dokładnie. Który nam pomaga na przykład w sytuacji bocznego wiatru i lotu trawersem, czyli nie w osi pasa, tylko bokiem. Pomaga nam przez tak zwane kopnięcie nogą przed samym przyziemieniem wyrównać ten szybowiec idealnie do osi. W motolotni natomiast lądujemy lecąc na wprost, ale może to wyglądać w naprawdę dziwny sposób, bo zawsze skrzydło będzie się ustawiało na wiatr. W przypadku bocznego wiatru będzie to wyglądało w ten sposób, że trzymam sterownicę tak, lecę powiedzmy teoretycznie w tamtą stronę, ale tu gdzie na was patrzę jest mój kierunek lądowania, czyli siedzę po prostu bokiem. W tej sytuacji mogę tylko wyrównać koło do osi lądowania przed samym przyziemieniem, żeby po prostu nie zrobić tak zwanego fikołka. Dlaczego mówimy porównawczo do szybowca w tym przypadku, skoro ten człowiek lata motolotnią? Ale lata też szybowcem, dlatego może się na ten temat wyprodukować. Więc może zacznijmy od tego, że najpierw uczyłem się latać szybowcem, a później przesiadłem się na motolotnię. Różnica jest spora, jeśli się człowiek przesiada ze statku sterowanego aerodynamicznie, w którym jest drążek sterowy, za pomocą którego steruje się przechyleniem szybowca, pochyleniem, a pedałami steruje się odchylając oś statku powietrznego w pionie, w osi pionowej, więc różnice są spore, a przesiadka na motolotnie to zazwyczaj pomyłki albo odwrotne sterowanie, jeśli chodzi o pedały, czyli motolotni właściwie użyła się tylko do manewrowania po ziemi. Po starcie w zasadzie nogi już mogą zostać w tym samym położeniu, czyli nie poruszamy orczykiem ani w prawo, ani w lewo, czyli tak naprawdę kołem przednim, bo ono już nie ma kontaktu z ziemią, w związku z czym nie jest to potrzebne. I właśnie podczas tego kołowania mogą nam się nogi pomylić, bo w szybowcu jest, czy w samolocie, wciśnięcie prawej nogi oznacza wychylenie steru kierunku w odpowiednią stronę i przemieszczenie całej osi statku powietrznego w prawo. Czyli zgodnie z tą nogą, którą się wciśnie. Zgodnie z nogą, którą się wciska. Natomiast w motolotni, kołując po ziemi, jeżeli wciskamy prawą nogę, to tak jakbyśmy skręcali kołem w lewo. W związku z czym wszystko jest na odwrót. I cały problem polega na tym, na początku trzeba bardzo się pilnować, jeśli się przesiada ze statku powietrznego jednego, sterowanego w ten sposób, na inny, sterowany inaczej. I to jest kłopotliwe. Natomiast później jakby ta świadomość dochodzi do nas, dociera to do nas, że siedzimy w zupełnie innym urządzeniu i tak jakbyśmy zmieniali oprogramowanie w głowie, czyli przestawiamy się na inny statek powietrzny i nasze odruchy są już wtedy właściwe. Tak, można to też porównać z przesiadką na przykład z samochodu z manualną skrzynią na ten z automatem. Gdzie trzeba lewą nogę po prostu przysłowiowo schować pod siedzenie, tak, i jej nie używać. Chociaż kiedyś popełniłem taką gafę, że mój samochód z automat nie musi odpalać z wciśniętym hamulcem, no i odpaliłem na jedynce. Dobrze, że nic nie było z przodu, więc zaczął jechać. Oczywiście ten na manualnej skrzyni. Także te różnice, o których powiedzieliśmy, widzicie, mogą tutaj wiele już zmienić. Ster kierunku chociażby jest bardzo przydatną rzeczą w szybowcu czy w samolocie, natomiast tego nie ma w motolotni, więc zawsze musimy się pilnować, zwłaszcza przy bocznych wiatrach. Może powiem wam o sterowaniu motolotnią w powietrzu, jak to wygląda, bo przemieszczamy środek ciężkości, o tym powiedzieliśmy, więc po prostu wygląda to w ten sposób, że trzymam w garści sterownicę,
wykonuje ruch w prawo, w przeciwną stronę motolotnia wykonuje skręt za chwilę. No, nie działają te siły tak, powiedzmy, punktowo jak w szybowcu czy w samolocie, bo w samolocie, z tego co wiem, robisz ruch minimalny i on od razu reaguje. W motolotni jest jednak, przepraszam, czas taki uśpienia. Jest tak zwane opóźnienie. Opóźnienie jest, tak, tak. I trzeba wziąć to latencja. Tak. Jest opóźnienie i trzeba wziąć to pod uwagę, że motolotnia po wypchnięciu sterownicy w prawo bądź w lewo zareaguje dopiero za ułamek sekundy, czyli musimy jakby planując manewrowanie, czyli wykonując zakręt, przewidzieć to, że reakcja nastąpi za chwilę. Natomiast w szybowcu reakcja następuje prawie natychmiast, można powiedzieć. No, i ruch jest dużo mniejszy, nie jest to ruch tak jak w motolotni. Powiedzmy taki przykładowy start. Rozpędzamy motolotnię po pasie, uzyskujemy prędkość właściwą do oderwania, oddajemy sterownicę do zastrzału. Czyli zwiększamy kąty natarcia. Dokładnie, tym samym jakby patrząc z profilu wygląda to w ten sposób, że motolotnia, dwuskrzydło, zmienia kąt natarcia, przez co nas zabiera, zaraz wracamy do położenia pierwotnego prawie, no żeby tutaj nie zostać w tej pozycji, bo możemy ją zaraz przyciągnąć. I następnie z zabezpieczoną prędkością na siebie, pod takim lekkim ściągnięciem, rozpędzamy się i następnie wracamy do pozycji neutralnej już na wznoszeniu. W szybowcu wygląda to? No w szybowcu należy się rozpędzić. Może zacznijmy od tego startu samolotowego. Siedzimy już w szybowcu, jesteśmy przygotowani, pasy są zapięte, komendy są podane wszystkie przez radio, że jesteśmy gotowi. Wtedy pomocnik nasz, czyli osoba, która jest na zewnątrz, podnosi te skrzydło, które leży na ziemi i wtedy pada komenda przez radio, że zespół jest gotowy i możemy startować. Czyli pilot z samolotu holującego dostaje informację, że może rozpocząć rozbieg. Wtedy zaczyna się rozbieg, rozpędzamy się. I co robisz wtedy drążkiem? W pierwszej fazie jest to działanie neutralne. Najwięcej ruchów jest, żeby utrzymać równowagę poprzeczną, czyli bardzo mocno trzeba manewrować. Przy małych prędkościach bardzo manewrujemy lotkami, czyli przechylamy drążek na lewo, na prawo, tak wykonując ruchy, żeby te skrzydło ustabilizować w poziomie, żeby ono, ponieważ rozpiętość jest dosyć duża, przynajmniej z 15 metrów rozpiętości takiego skrzydła, skrzydło może w każdej chwili opaść na ziemię i dotknąć końcówką podłoża, w związku z czym trzeba tak manewrować lotkami, czyli przechylać drążek w lewo bądź w prawo, żeby utrzymać, ustabilizować skrzydło w poziomie. Prędkość narasta, w pewnym momencie prędkość już jest do oderwania, to się już czuje, że szybowiec chce się nieść, w związku z czym lekko się pociąga drążek na siebie, zwiększając kąty natarcia, zaczynamy jakby odrywać się od ziemi i ponieważ samolot jest trochę cięższy i potrzebuje więcej rozbiegu, żeby się oderwać od ziemi, to utrzymujemy ten szybowiec na około metrze nad ziemią, podczas kiedy jeszcze samolot toczy się po ziemi, a rozpędza się. Po czym następuje oderwanie z samolotu i samolot wznosząc się, my jakby naśladujemy jego ruchy, wznosimy się za samolotem, czyli zwiększamy wysokość w momencie wtedy, kiedy samolot zaczyna zwiększać wysokość. I tak utrzymujemy ten zespół, że tak powiem, w stanie równowagi. Przechodzimy na, jak już jesteśmy rozpędzeni, przechodzimy na zdecydowane wznoszenie. Drążek wtedy? Drążek jest jakby pociągany na siebie. Zasada jest taka, że dla przykładu, dla samolotów takich jak na przykład Jak 12 czy Wilga, które mają takie charakterystyczne duże podwozie, staramy się tak utrzymywać projekcję tego samolotu, żeby ten samolot patrząc na horyzont, tak jakby jechał nam po horyzoncie. Tak jakby kołami dotykał horyzontu. Samolot jest powyżej horyzontu, koła są tak jakby na horyzoncie i wtedy to jest najlepsza pozycja, żeby szybowiec był w odpowiednim miejscu czy w odpowiedniej konfiguracji względem samolotu, bo opuszczenie go niżej powoduje, że wjeżdżamy w jego strugi zaśmigłowe i strugi od skrzydeł i wtedy zaczyna się straszne rzucanie. A wychodzenie ponad samolot, czyli tak jakby się nam eksponował samolot poniżej horyzontu, wtedy zaczynamy jakby pociągać jego ogon, a on tym samym nie może się wznosić i zaczyna jakby lecieć w kierunku ziemi, no powiedzmy, nazwijmy to w ten sposób. Także tak wygląda jakby pierwsza faza. No i później następuje już po nabraniu około tam 100 metrów, rozpoczyna się pierwszy zakręt. Wtedy samolot wykonuje zakręt, widać, że się przechyla na skrzydełko. My za sekundę czy dwie
naśladujemy ten ruch, żeby tak jakby wykonać ten zakręt w tym samym miejscu co samolot, nie od razu, tylko dopiero z opóźnieniem, bo jednak jest jakieś opóźnienie, dlatego że mamy określoną długość liny, która nas holuje, to jest powiedzmy jakaś 35-metrowa lina, w związku z czym zanim my się znajdziemy w tym miejscu, w którym samolot wykonał czy rozpoczął zakręt, to my musimy dolecieć do tego miejsca i to jest jakieś 2-3 sekundy. Jesteśmy w powietrzu, mamy wysokość przelotową i teraz powiedzmy o tych, powiedzmy, ruchach kolejnych, czyli w motolotni chcąc wykonać zakręt w lewo, sterownicą wykonujemy ruch w prawo, czekamy chwilę, bo tak jak mówimy, to są ruchy gniecione, jak to mój instruktor mówił, ten też mi to mówił, to są ruchy, jakbyśmy ugniatali ciasto. Panowie, nie wiem jak tam wy z tym ugniataniem, ale pewnie panie dużo więcej w swoim życiu. W każdym razie gniecione ruchy, nie ruchy takie po łuku do przodu czy do siebie ściągające, tylko cały czas sterownica jest w położeniu swoim neutralnym. Nie przeszkadzamy jej w tym. Sobie też nie przeszkadzamy, nie dokładamy kolejnej roboty siłowej, tylko po prostu wykonujemy ruch zdecydowany w prawo, czekamy na reakcję, ona zaczyna zaraz skręcać w lewo. Wyrównujemy, lecimy prosto. W sytuacji chęci skrętu w lewo szybowcem musimy zrobić ruch drążkiem w lewo. A co z nogami? W motolotni nogi żeby śpią wykonać w tym szybowcem zakręt prawidłowy, tak zwany, czyli żeby siły nam się rozkładały bez żadnych ucieczek środka ciężkości na zewnątrz czy do wewnątrz zakrętu. Standardowy zakręt. Standardowy, prawidłowy, jak to się ładnie określa, zakręt. Trzeba przechylić drążek w lewo, czyli przechylić szybowiec na lewą stronę i pchnąć lewy pedał, czyli... Czyli to synchronizować, lewa z lewo, tak? Tak, najpierw przechylamy szybowiec, a potem jakby odchylamy go od kierunku lotu i to realizujemy lewą stopą. Jasne. Rozumiem, że nie wymaga to jakiś... sił fizycznych w szybowcu. Siły są niewielkie. A jeżeli jest to motoszybowiec, ma silnik, więc możemy sobie pozwolić na wznoszenie. Tak. Jak wygląda wznoszenie w szybowcu, który ma właśnie napęd? To wystarczy, że dodajemy gazu, skrzydło wchodzi na większe kąty natarcia i lekko ściągamy drążek na siebie i zaczynamy się wznosić. Czyli podobnie jak w motolotni. Dokładnie. Dodajemy gazu i pamiętajcie, nie odpychamy sterownicy, broń Boże, do przodu, bo to spowoduje przeciągnięcie. Tylko dodajemy gazu i motolotnia bez żadnego ściągania sterownicy, bez odpychania w położeniu na neutralnym leci sobie w ku górze. Pamiętajmy, że mamy też tak zwany moment od śmigła, który powoduje automatycznie po wciśnięciu mocno gazu chęć skręcania motolotni w przeciwną stronę. Czyli jak motolotni silnik, powiedzmy, u nas w 912-kach, patrząc z tyłu, kręci się w lewo, to ona będzie chciała skręcać w prawo i wtedy musimy pamiętać, że lekko kontrę należy zachować, żeby to wznoszenie miało rację bytu i było prosto w górę, a nie z zakrętem. Skrzydła motolotniowe, czy lotniowe generalnie, to skrzydła samostateczne. Czyli wytrącenie ze stanu równowagi to powrót do stanu równowagi, ale zasada jest taka, że im bardziej zwiększamy kąt natarcia i jak puścimy sterownicę, to samoczynnie wraca do tego stanu równowagi. W szybowcu jest odwrotnie. W szybowcu środek, punkt parcia na skrzydle wędruje w zupełnie inną stronę niż w skrzydle lotniowym i takie skrzydło będzie miało tendencję do pogłębiania. Motolotnia jest pod tym względem lepsza od szybowca, bo nie możemy jej wprowadzić w korkociąg, co jest bardzo niebezpieczne jednak. Motolotnia jest bezpieczniejsza w tej kwestii, że ona samoczynnie nie wpadnie, trzeba intencjonalnie doprowadzić do przeciągnięcia to skrzydło, ale skrzydła z kolei lotniowe czy motolotniowe są budowane tak, żeby przeciągały, czyli utraciły siłę nośną symetrycznie. Przeciągnięte na pewnej wysokości, czyli doprowadzone do stanu utraty siły nośnej, one przepadają symetrycznie, czyli tak jakby opuszczają dziób tego swojego własnego skrzydła, rozpędzają się i znowu przywracany jest jakby lot, czyli opływ na skrzydle, więc ona pod tym względem jest bardzo bezpieczna i nie stanowi to jakiegoś większego problemu. W szybowcach, w samolotach trzeba bardzo pilnować prędkości podczas lotów, zwłaszcza na małej wysokości, zwłaszcza w zakrętach, dlatego że można wówczas doprowadzić do utraty prędkości i mimo wolnego wpadnięcia w korkocie. Szybowiec natomiast wygrywa, kiedy jesteśmy z bocznym wiatrem nad pasem. Możemy wylądować po prostej, bez kombinacji alpejskich. Szybowiec oczywiście też leci trawersem, jak podchodzi do lądowania, tak jak motolotnia, tylko że w ostatniej chwili można ten szybowiec wyprostować i przywrócić lot
jakby równoległy do kierunku pasa, co jest niezbędne, żeby wylądować. No nie można bokiem lądować. Natomiast na motolotni do ostatniej chwili ląduje się bokiem, tylko skręca się koło do kierunku nadbiegającej ziemi na wprost. A co z lądowaniem, powiedzmy, w terenie przygodnym szybowcem, bo takie sytuacje mają często miejsce, z tego co wiem? Planowanie do lądowania, jeśli chodzi o wysokość, odbywa się już około z 500 metrów, czyli osiągając, że tak powiem, tą wysokość, czyli generalnie szybowcem się lata, powiedzmy, do podstaw chmur, więc jeżeli tracimy prądy wznoszące, spadamy na około 500 metrów, to już szukamy pola do lądowania i zazwyczaj staramy się wybierać możliwie jak największe, jak najdłuższe. Głównie chodzi tutaj o takie, powiedzmy, czy łąki, czy rżyska, no tam dobór pól jest w zasadzie ten sam, co przy lądowaniu innym sprzętem. Motolotnią oczywiście potrzebujemy trochę mniej do lądowania, ale za to w szybowcu mamy hamulce aerodynamiczne, których nie ma motolotnia i możemy się tymi hamulcami podeprzeć, w cudzysłowie, oczywiście, schodząc do lądowania, bardzo stromo, nie rozpędzać się. Używając hamulców podchodzimy do lądowania bardzo stromo, nie rozpędzamy się i wtedy lądujemy jakby na krótszym odcinku. Czyli jaki to może być odcinek? Tak, pi razy drzwi w spokojnym powietrzu. No, żeby dobrze to zaplanować, to myślę, że około 150 metrów do 200 metrów powinno czyli być. Czyli podobnie jak w motolotni. Pole do lądowania dla szybowca i starać się, żeby nie było przeszkód na podejściu, a zwłaszcza wysokich drzew czy budynków, bo to może być znacznie wydłużyć lądowanie. No to tutaj jest podobnie. Motolotnią jesteśmy w stanie też wylądować na 50 metrach, pod warunkiem, że mamy czysto na podejściu i wiatr mocno w twarz. Przeciwny, tak. W motolotni sztuką latania jest umiejętne, mówię tylko o samym pilotażu, umiejętne połączenie gazu ze sterownicą. To jest w motolotni świętość. Gaz ze sterownicą. W szybowcu? Koordynacja ruchów, czyli nogi z rękami, właściwe wychylanie drążka z właściwym wychylaniem pedałów. Pamiętajcie, że w motolotni nogi śpią w czasie lotu, w cudzysłowie, po prostu mogą dosłownie nic nie robić, bo mamy też manetkę gazu ręcznego, gdzie w poziomym locie możemy ją zaciągnąć, ustawić obroty przelotowe, a nogi sobie odpoczywają na orczyku i tyle. A w szybowcu jednak musimy używać nóg i rąk cały czas. No, przewadzę rąk, czy tam ręki, przepraszam. No, generalnie tak. Nogi troszeczkę, że tak powiem, pracują, ale generalnie cały czas. Pamiętajcie też, że w termice lot motolotnią godzinny, a lot samolotem godzinny jest znacznie inny. Oczywiście mówię tutaj o locie. Kiedy mamy przemieścić się z jednego lądowiska na drugie na przykład, musimy lecieć prosto po tej linii, w cudzysłowie, takiej wirtualnej. Nie możemy się bawić z powietrzem, więc tutaj się możemy naszarpać i będziemy po prostu po takim godzinnym locie zmęczeni w szybowcu. No, w szybowcu to jest głównie szukanie prądów wznoszących, czyli i utrzymywanie się w tych prądach, a ponieważ prądy są wąskie w postaci kominów termicznych, o których już była w wcześniejszych odcinkach mowa, w związku z czym trzeba w tych prądach wznoszących krążyć, czyli zataczać koła, no, w nich się wznosimy, uzyskujemy wysokość, czyli mówiąc tak po naszemu tankujemy, czyli jakbyśmy zabierali znowu paliwo na pokład, bo naszym paliwem to jest wysokość, czyli energia potencjalna. I potem wykorzystujemy tą wysokość do przeskoków między chmurami, czyli przeskoków znowu w kolejne miejsca, gdzie powstają prądy. Piękna sprawa. W sytuacji lotu szybowcem, co się dzieje z tym drążkiem? Czy to ci tłucze, brzydko mówiąc, po udach? Nie. No właśnie, bo w motolotni jest to w ten sposób, że jak mamy tutaj, powiedzmy, dwuster instruktorski, no to kilka razy udało mi się oberwać od niego w kask, bo kiedy lecimy w termice i powietrze jest naprawdę nerwowe, sterownica potrafi latać po prostu takimi ruchami nerwowymi na boki. Raptem wpadnie mi jakiś bąbel termiczny, no i po prostu to jest strzał, więc powiedzmy fizycznie jest to naprawdę męczące przy silnych termikach, bo trzeba się z tym, tak jak już mówiłem w innych odcinkach, szarpać. W szybowcu widzi się przeciwnie zupełnie, on lubi termikę. Czuję te uderzenia dynamiczne powietrza, czyli jeżeli wlatuje w obszar, kiedy zaczyna nosić albo prąd powietrza jest bardzo silny, to pierwsze to się czuje, że tak powiem, w siedzeniu, czyli najpierw czujemy ciałem swoim własnym, a potem dopiero się odzywają przyrządy, bo przyrządy mają opóźnienie. I jakby cała sztuka na tym polega, żebyśmy szukali tych prądów. Motolotni raczej się ucieka od tych prądów, bo one są nieprzyjemne.
jeżeli ktoś już się przyzwyczai do latania, lata kilka czy kilkanaście lat, czy kilkadziesiąt jak niektórzy, bo już tacy są też w naszym środowisku, to jakby ta termika nie robi na nich wrażenia, czyli wlot w taki prąd termiczny nie robi żadnego wrażenia deprymującego na pilocie. W szybownicy w zasadzie z tego żyją, czyli można powiedzieć, że tylko tym się zajmują, poszukiwaniem prądów wznoszących. Przelot przez prąd wznoszący jest może nieprzyjemny, jeżeli go przetniemy tak po prostu jak na krechę, ale jeżeli znajdziemy ten prąd, trochę nas pobuja i zaczniemy w tym prądzie krążyć, to tak jakby jesteśmy w stabilnej, spokojnej masie, tak jakbyśmy wsiedli do windy i poruszamy się w tej windzie w koło, która sobie wędruje do góry. Różnice są jeszcze takie znaczne, że motolotnią nie lubimy za bardzo latać w południe, szybowcem owszem. Nie polatamy też tak długo jak szybowcem, no bo jeżeli to jest termiczny dzień, no to takie loty można rozpocząć, nie wiem, od 10, tak? Można skończyć o 15. W motolotni, no to musielibyśmy gdzieś wylądować, a lot w termice to by nas chyba tam zamęczył, jeśli chodzi o przelot. Na pewno musielibyśmy się dotankować. Inne prędkości, więc tutaj już kolejna skrajność, że w motolotni jednak pokonujemy krótkie dystanse. Są oczywiście śmiałkowie, którzy latali tam dookoła świata. Oczywiście, my kiedyś też poleciliśmy. Ale szybowce są stworzone właśnie do długiego latania. Jaki twój był najdłuższy lot do tej pory szybowcem? Znaczy, na razie to tam 4.13 udało mi się powisieć w powietrzu na termice. Natomiast był 4, to już 13. Środek dnia, kiedy ja wystartowałem i wylądowałem właściwie z ostatnimi dychawicznymi prądami wznoszącymi po godzinie 18. 18.30 chyba była. Więc podejrzewam, że... A dzień był taki naprawdę... bardzo ładne chmury, bardzo dobre noszenia, wysokości podstaw były nawet do 1800 metrów, więc podejrzewam, gdyby mi się udało wystartować wtedy około 10-11, to mógłbym z 7 spokojnie godzin. Temat jak każdy w naszej branży jest bardzo szeroki. Moglibyśmy pewnie gadać i gadać. Jeżeli o czymś nie powiedzieliśmy, no to możecie napisać w komentarzu, nas upomnieć, no to coś dogramy, dopowiemy. Albo odpowiemy na pytania. Właśnie, najprościej będzie tak. Moim gościem po raz kolejny był pilot motolotniowy i szybowcowy. Nowość dzisiaj. Andrzej Pożyziński, bardzo ci dziękuję. Bracie, za wspólne rozmowy. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Mamy nadzieję, że będziemy jeszcze mieli o czym mówić. Ale tak naprawdę to nasze rozmowy tutaj będą powstawały na waszych podpowiedziach. Czekam na podpowiedzi, o czym możemy jeszcze pogadać, porozmawiać, popowiadać. Trzymajcie się, motolotnie Mazury. Cześć. Trzymajcie się.